21. seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarek Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Jarosławiu, gdzie Eurobot JKS podejmować będzie mistrzynię Polski MKS Zagłębie Lubin. Bo wszyscy zadają sobie pytanie, czy ktoś jest w stanie zatrzymać rozpędzone mistrzynie Polski, niepokonane w tym sezonie karku. Te bramkarki Zima i Maliczkiewicz, dalej gospodarze Kucharczyk i Kordowiecka. Zobaczmy, początek, pierwsze akcje. Paniak Sala, Mata do Matieli, znowu dogranie do skrzydła, jest teraz Michalak już skutecznie. Ale na razie jabłka z górą, Smolik i kolejne trafienie. Na pewno brak tej Kingi Jakubowskiej, która przed kontuzją była najlepszą strzelczynią swojego zespołu. W obronie Zagłębie już nie wygląda źle, wygląda dobrze, grają aktywnie, no ale co z tego, jak mają gigantyczne problemy w ataku. Teraz, no proszę, jest trafienie, Natalia Wolownik. Smolik, Wolownik, jeszcze raz jej akcja. Teraz dobrze do Nestiaruk. Dwie bramki przewagi JKS. Teraz Michalak indywidualnie, ale zaspały tutaj w obronie, nie spodziewając się zupełnie takiej akcji Darii Michalak. Do Matieli Galińska. Galińska, ależ odsłoniły tutaj drogę Emilii Galińskiej. Jest Jaruk. Silo miała przez chwilę dużo miejsca, ale Zima to wybroniła świetnie. Podanie do kontry. Jest pusta bramka i wreszcie ta kontra się udała. Będzie podanie do Karoliny Kochaniak-Sali. Chciała przerzucić piłkę, a tutaj Łabuda i będą jeszcze dwie minuty kary dla Gliwińskiej. Trzy bramki przewagi, ostatnie sekundy pierwszej połowy. Czy wie o tym Kozimur? Tak, wie! Zdobyła bramkę, zaskoczyła rywalki, a więc 15 do 13 po pierwszych 30 minutach. Przygotowana kolejna akcja, ale widzimy, jaka wysoka, kreskówna obrona. No i proszę, jest trafienie, Karolina Mokrzka. Szansa dla Zagłębia. Wojnochowa. Jest jej trafienie. Gliwińska, ale to wszystko dzieje się daleko od bramki. Zimny zastopowała. Teraz Kozimur, świetne wbiegnięcie. Katarzyna Kozimur. Kozimur. Zimny, wyprowadzona do rzutu trafia, po raz piąty, mamy remis po 19, pusta bramka i nie zdążyła wrócić Weronika Kordowiecka, ależ tu się dużo dzieje w tym spotkaniu. No, pokazuje dobrze sędzia z którego miejsca, Galińska trochę się poślizgnęła, macza do Matieli, ale szczęśliwa bramka po rykoszecie. Znowu przerwana seria Zagłębia. Ale teraz Machado Matieli do Drabik, łatwa akcja, znaczy akcja nie była łatwa, łatwa była bramka. Bujnochowa, Machado Matieli, Bujnochowa do skrzydła, Bujnochowa, Machado Matieli, jeszcze Karolina Kochaniak-Sala, kolejne trafienie. Bujnochowa przerzuca do Łabudy, ta ze skrzydła zatrzymana świetnie, Weronika Kordowiecka w bramce. Połownik. Nestiaruk, jest trafienie Walentiny Nestiaruk. Nochowa, Galińska, ale nie było to podanie w tempo. Galińska przedarła się, ależ to zrobiła Emilia Galińska. Macza do Matieli, do skrzydła, ale to nie było dobre dogranie. Galińska jeszcze raz, Galińska w samo okienko, rzut bieżny. Wróciła Karolina Kochaniak-Sala do gry. Macza do Matieli, nie ma faulu. Łabuda, pusta bramka, jest trafienie, najsprytniejsza Aneta Łabuda, jej siódma bramka dzisiaj. Muszą spieszyć się zawodniczki JKS, jeśli chcą to jeszcze doprowadzić choćby do remisu. Zimny, wyprowadzona do rzutu, świetnie, Aleksandra Zimny. Czy jeszcze zdobędzie JKS jedną bramkę? Molin, Wołownik, trudny rzut, nie trafia. No i to już jest koniec spotkania, 33 do 29, Zagłębie wygrywa po bardzo ciekawym meczu. Wielkie brawa też dla JKS-u, bo przeciwstawiły się dzisiaj mistrzyniom Polski. Ja wierzę, że pod ręką Michała Kubisztala ten zespół będzie się rozwijał. Tak jest, Aneta Łabuda, wielkie brawa dla skrzydłowej. Nagrody premiowe.
Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Marcin Muraz. Do zobaczenia. Do usłyszenia.